Hej, witajcie, tu Argo265, witamy ponownie, zagrajmy w karierę menadżerską Real Madrid FIFA 20. Kłaniam się nisko, Argo265, kariera menadżerska. Jak już powiedziałem, Real Madrid i zapraszam was na... Przepraszam, finał Pucharu Elity Azji z Borussią Dortmund. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie już do grania. Tak. A czekajcie, tak żeby było mniej więcej na środku, to tak zrobimy. Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski. Razem ze mną spotkanie komentować będzie dla Państwa Jacek Laskowski. Już za chwilę sędzia rozpocznie finał tego turnieju towarzyskiego. Real Madrid zagra przeciwko Borussii Dortmund. Trzeba powiedzieć, że za nami wspaniały turniej. Obie drużyny mają w nogach już po 4 spotkania, ale myślę, że nie zabraknie im dziś sił i czeka nas wszystkich kawał dobrej piłki. No to zaczynamy. Real dzisiaj w następującym składzie. W bramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. Z tyłu Rafael Varane wystąpi obok Sergio Ramosa. Luka Modric oraz Toni Kroos zagrają w środku pola. Osamotniony na szpicy zagra dzisiaj Robert Lewandowski. A oto skład, jakim Borussia Dortmund rozpocznie dzisiejszy mecz. W bramce Roman Birki. W obronie Grimaldo wystąpi wraz z Łukaszem Piszczkiem. Brandt oraz Sancho wystąpią jako skrzydłowi. A w ataku zobaczymy Paco Alcacera. To już finał rozgrywek o Puchar Elity Azji. Jeszcze przedsezonowa zabawa, czy coś poważniejsze? Na pewno wynik dzień świat. Kto się najlepiej przygotował? Kto będzie najgroźniejszy od pierwszych kolejek sezonu? Dowiemy się już dziś. Mecz rozpoczęli piłkarze Realu Madryt. Wciąż przy piłce Toni Kroos. Strata piłki przez Kroosa. Niedobre dośrodkowanie. W takich akcjach bramkarz panuje nad sytuacją. Julian Brandt. I po odbiorze strata piłki. Ależ przeczytał to jak profesor. Dobra, czekajcie, musimy się tu skupić naprawdę, bo to... Ciekawe jak to rozwiąże. Borussia oddała piłkę rywalom. Na boku obrony mamy debiutanta i trzeba przyznać, spodziewamy się po nim wiele. Nie wiem, czy już od pierwszego spotkania, ale powinien wprowadzić nową jakość do gry obronnej zespołu. Jeśli tylko dogada się partnerem, to będzie z niego pożyteczny. Oh,
Eden Hazard. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Idzie z piłką do przodu. Axel Witsel. Akcja skrzydłem. No i piłka za linią bramkową. Koniec akcji. Mamy chwilę na obejrzenie bramki dającej prowadzenie. Rodriguez. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę, przed szansą Hazard. Nieprawdopodobna interwencja, jakoś zdołał to obronić, wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Toni Kroos, ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. I znowu broni, tym razem chwytając piłkę. Czysto, ładnie. Gracze Borussii tracą piłkę. Eden Hazard skutecznie zaatakował. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. I zaczną teraz z autu. Wciąż Toni Kroos. Mają teraz trochę miejsca. W tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. No niestety, nieudany ten kontratak. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego Kroosa. Hazard! Gol! Eden Hazard! Niezwykle cenny gol belgijskiego napastnika, może być kluczowy. Spójrzmy jeszcze raz na ten drugi rajd. Wydawało się, że ktoś mu tam w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca. A klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. Drugi gol mamy 2-0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Coś może się z tego rozwinąć. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sancho. I teraz dośrodkowanie Sancho w pole karne. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Real Madryt oddaje piłkę. Ruszył ładnie Royce. Sancho. Łukasz Piszczek. I teraz dośrodkowanie Sancho w pole karne. Nie udało się wyjaśnić sytuacji. Z tego wciąż coś może być. No, mogą teraz skarcić rywali. Hazard. Interesująco zapowiada się ta akcja. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki. Z Blancos niewiele dziś mają z gry. Zupełnie im to nie przeszkadza, bo w tym spotkaniu, jak widać, nie samą piłką drużyna żyje. Sędzia.
zagry, stosując przywilej korzyści. Królewski. Okazja Lewandowskiego. Gol! Nawet Lewandowski nie zawodzi. I trafia w finale. Sprytnie, zbił obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Najważniejszy w tej pierwszej części spotkania jest oczywiście wynik. Nieznacznie prowadzą, a zatem dobre perspektywy na resztę meczu. Wydaje się, że na razie Real kontroluje grę. Co prawda wynik nie wskazuje na przygniatającą przewagę Królewskich, ale ważne, że już przed przerwą prowadzą. Czy obraz gry zmieni się w drugiej połowie? Trudno powiedzieć, ale nie skreślajmy rywala. Wynik wciąż jest na styku. Toni Kroos. Strzela! Bramka Real Madryt! Widzimy, jak świetnie zostawił za sobą obrońcę. Potem pozostało już tylko dobrze to wykończyć i zadanie wykonane. Doskonałe zachowanie w ataku i wspaniała bramka. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Luka Modric. Eden Hazard. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. No niestety, tym razem się nie udało. Luka Modric. Modric przed szansą. Gol dla Real Madryt. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można by sobie jeszcze... Zadawać to rozmiary tego zwycięstwa. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktyczny. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Borussia oddała piłkę rywalom. Real Madryt teraz atakuje. Royce. Julian Brandt. Idzie z piłką do przodu. Czy celnie teraz dośrodkuje?
Rzutka nie dochodzi do partnera. Dobre ustawienie obrońcy. No nie wiem, co sobie myślał, decydując się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendom piłki pięknych bramek z kilkudziesięciu metrów, ale o tym uderzeniu na pewno będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Modric. Robert Lewandowski. Jest, wybiega na pozycję. Piłka nadal w grze, nie ma bramki. Uderzyła w poprzeczkę. Przypomnijmy może Państwu przed telewizorami, jaki następny mecz czeka PVP. Zmierzą się z Barceloną, a będzie to mecz najważniejszy. Broni Kurtwa, ale piłka wciąż w grze. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Royce, rzut rożnego. Ten wynik nie jest przypadkowy. To jest różnica klasy. Dobrze, Lewandowski. Hummels usiłuje odebrać piłkę przeciwnikowi. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dobrze to odczytał. Dobrze zareagował. I mają piłkę. Drużynę Barcelony oficjalnie zasilił naprawdę ten klub. Potwierdził tym samym wcześniejsze, nieoficjalne wyniki. Kwoty transferu nie podano, co jest zwykłą praktyką w takich wypadkach, ale oczywiście pojawiają się różne szanse. Nie zagrozili tym strzałem bramce rywali. Żeby zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Baran, minęło 15 minut drugiej połowy. Robert Lewandowski. Okazja Lewandowskiego. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Zasłużona radość. Tak się strzela bramki. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na końcu już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Kapitalna interwencja w porę, przeciął do podania. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Dobrze, ucieka obrońcą. Koniuszkami palców sięga tej piłki. Dogrywa Modric z rzut rożnego. Lewandowski. Lewandowski przed szansą. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka. Już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! No, jest dzisiaj wyborny strzelec. Trzech goli nie zdobywa się codziennie. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Julian Brandt. Piłka dalej w grze. Rywale stosują skuteczny pressing. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Mogą teraz skarcić rywali. Czy znajdą pozycję do oddania strzału? Dobre odebranie piłki bez fałdu. Ale
szpecht i ląduje w prosu przeciwnika. Ruszył ładnie Royce. Bardzo dobrze zablokowany strzał. Niestety niecelny. Jeśli chcą zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Nie mogłem to zrobić. Benzema. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Jak dotąd grają dzisiaj koncertowo, myślisz, że rywale będą jeszcze w stanie zagrozić? Chyba wszyscy jesteśmy pod wrażeniem gry królewskich w dzisiejszym spotkaniu. Finezja, polot, pewność siebie, konsekwencja, skuteczność. Czy można chcieć czegoś więcej? Takie oblicze Realu Madryt chcemy oglądać zawsze. Mahmoud Dahoud, Julian Brandt, piękna interwencja. Marco Reus z rogu, piłka w powietrzu. Obrońca wyjaśnia sytuację, chwila oddechu. Real traci teraz piłkę. Mahmoud Dahoud zostawił za sobą trochę boiska. Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i... Ależ ładne, prostopadłe zagranie Marco Reusa. Udało się, by bronił Courtois. Reus, rzut rożnego. Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Pressing ze strony rywali. No i mamy dobry, udany odbiór. Ma sporo możliwości. Broni Courtois, ale piłka wciąż w grze. Jeszcze troszkę do końca, ale myślę, że znamy zwycięzcę. Może stąd strzelać! Ach, niecelnie! No z takimi strzałami na pewno nie odrobią strat. Oddaje piłkę. Dahoud. Julian Brandt. Oj, słabo, słabo. Jeśli chcą odrobić stratę, to rywala nie mogą marnować sytuacji strzeleckiej. Stracili piłkę. Nie z piłką na bramkę. Ma możliwość dośrodkowania. Piłka przechodzi nad wszystkimi. Victory. To wszystko w tym filmie. Obejrzyjcie sobie celebrację. Ja to... Celebrację sobie obejrzyjcie. Ja się z wami pożegnam już teraz z kariery. To wszystko. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, subić, dzwoneczkiem, komentarzy pod tym filmem i pod każdym z innych. FIFA 20, trzymajcie się, Arka 260. Celebrację oglądajcie i zaraz słyszymy się w innym meczu. Nieważne, które to jest trofeum, dla wszystkich liczy się tylko taki.
zdziwiony